parku w Gnojniku odbyła się dyskoteka dla młodzieży zorganizowana w ramach projektu Młodzieżowa Inicjatywa Obywatelska. Do zabawy przygrywał zespół Fantazja. Przystąpiliśmy do konkursu, pisałyśmy tutaj z panią i z młodzieżą z obu szkół wniosek, w ramach którego otrzymałyśmy dotację 3000 zł. Przeznaczona ona została na zorganizowanie dla młodzieży 15-godzinnego kursu tańca, który odbywa się od 13 lipca i właśnie 3 dyskotek. I dzisiejsza jest pierwszą z tych właśnie planowanych dyskotek. No młodzieży jest dość sporo, na razie jeszcze jakoś się tak chowają. Mam nadzieję, że się ośmielą i będą się bawić, bo fantastycznie zespół gra, śpiewa i nogi powinny się same rwać do tańca.